Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku spróbujemy wyzerować Jasia Fasolę. Z tej strony Snow i tak jak już powiedziałem, dzisiaj będzie znowu filmik taki o zerowaniu, ale taki dosyć inny, bo będzie to gracz, który aktywnie jest i w takiej sytuacji, kiedy już kiedyś pokazywałem wam R z naszej drużyny został tak złapany. Chodzi o to, kiedy flaga się pali i jesteście jeszcze na terytorium i wydaje wam się, że jest bezpiecznie, ale flaga się kończy już palić i wy sobie walczycie, walczycie, walczycie i nagle w pewnym momencie dostajecie tutaj więzienie i się okazuje, że flaga się spali za parę minut dosłownie albo za minutę. Wy macie szał bojowy, no i rywale po prostu was zerują. No i w takiej sytuacji złapaliśmy gracza, naszego przeciwnika, który ma nick Jim Beam, no i charakterystyczne zdjęcie Jasia Fasoli, które często pewnie zobaczycie. No i on, no nie powiem, pokaże wam trochę tego, jak nie bronić swojego miasta w takiej sytuacji. No jest to bardzo trudna sytuacja oczywiście, tak? Także tak jak mówię, wiele graczy tutaj by spanikowało, nie poradziło sobie. To, co wam pokazywałem ostatnio, Joe, to trochę inna sytuacja, bo Joe był tego pełny świadomy i wyszedł moim zdaniem mimo wszystko obronną ręką. Natomiast zaraz zobaczycie, jak Jim Beam, który miał 98 milionów mocy, wyszedł z tego. No i już widzimy całą tą sytuację. Jak widzicie, to jest nasz skok przez góry. Nasza flaga się wybudowała, ich flaga się spaliła, no i on znalazł się na naszym terytorium, ale uwaga, to jego miasto nie zostało teleportowane ze względu na to, że właśnie jest to uwięzienie, czyli nie ma wtedy tego automatycznego teleportu na swoje miejsce. Tutaj widzicie, że jeszcze próbował naprawdę moim zdaniem głupią rzeczą zrobić, ponieważ próbował uciekać swoimi jednostkami do flagi. Szkoda, że mu nie pozwoliliśmy, bo to by było naprawdę, kurczę, dobre, gdyby on uciekł rzeczywiście tymi jednostkami, bo gdyby stracił te swoje jednostki, to naprawdę dostałby oklep jeszcze większy, tak? Bo to jest tak sobie myślimy, a dobra, tam ileś jednostek uratuje, ale tak naprawdę to, ile by uratował, nijak by się miało do tego, co zostałoby mu w mieście, bo gdyby dużo łatwiej byłoby go swarmować po prostu w sytuacji, kiedy te wszystkie swoje najlepsze jednostki wysłałby gdzieś tam do flagi czy gdziekolwiek. Oczywiście uratowałby sporo tych jednostek, ale wydaje mi się, że ta ilość, którą by uratował, by się nie opłacała. A moglibyśmy jeszcze coś takiego zrobić, że wiecie, najpierw byśmy wyzerowali wszystkie te jednostki, które ma w mieście, a później byśmy mu zaatakowali te jednostki, które gdzieś tam próbował chować. To znaczy oczywiście, gdyby schował w takiej fladze, którą mogliśmy jeszcze zaatakować. Widzicie teraz, 98 milionów siły, także ja sobie na początku tak z powątpiewaniem myślałem, tak? Nie byłem pewny, czy on w ogóle ma właśnie ten szał bojowy włączony i tak sobie myślę, chyba to się nie uda. Nie mieliśmy też już tu zbytniej aktywności, tak? No bo to jest znowu kolejny dzień walki. Widzicie, to uwięzienie włączyliśmy dosyć wcześnie, ale chodziło właśnie głównie o to, żeby się nie teleportował, więc tutaj ja w ogóle się śmiałem, czy to uwięzienie da radę, tak? No bo mogło być tak, że nawet rali nie uderzy, ale tutaj już widzimy, że mobilizacja uderzy. Teraz też jest ważne, kiedy atakuje was mobilizacja, to nie możecie się teleportować, czyli nawet gdyby teraz zaatakuje ta mobilizacja i uwięzienie się skończy za tą minutę, jak widzicie, to nie ma problemu, ponieważ i tak nie może się gracz teleportować, na którego idzie mobilizacja. Czyli w tym momencie, aż do końca tej mobilizacji, trzeba to wytrzymać, choćby nie wiadomo co, nie można się teleportować. Czy inaczej, nie będzie to miało jakiegoś wielkiego znaczenia, bo zaraz zobaczycie, że będzie druga mobilizacja, przepraszam, drugie uwięzienie. No, tylko właśnie, że nie było drugiej mobilizacji, bo mogli to nasi koledzy tam z obozu wody mogli zrobić tą drugą mobilizację. Tutaj widzicie, że chyba jest właśnie drugie uwięzienie użyte. To akurat jest chyba z ziemi król. No a tutaj widzimy, że ta mobilizacja nie trwa długo. Jak później zobaczycie w raportach, garnizon to jest Zygel Yang i YSG. No także niestety żadna meta i widzicie, że też na tym etapie, no nawet przy 98 milionach mocy jest ciężko się w jakiś sposób obronić przed tym. Tu widzieliśmy, że Cruz chyba używał tych jakby one troop, tak, żeby zebrać trochę tych obrażeń obszarowych. To jest też dobre, tak, gdybyśmy mieli więcej takich jednostek, to na pewno ta mobilizacja poradziła sobie by
jeszcze lepiej. Tutaj widzimy, że też nie trzymamy jakby pełnej mobilizacji, tak? Widzicie, że tam już nie ma tego 2,5 miliona, czy nie wiem, prawie 3 miliona, 3 miliony pewnie moglibyśmy mieć cały czas, ale to było właśnie przez góry, my tu nie mieliśmy miast blisko, ciężko było dołączyć, no i też nie mieliśmy już wtedy jakiejś takiej, wiecie, super aktywności. Więc to wszystko się nałożyło na siebie i dzięki temu po tej pierwszej mobilizacji, jak widzimy, nie zszedł jakoś tak fatalnie z mocy. Oczywiście zszedł z mocy, ale naprawdę, gdyby nas tutaj było więcej, to mogło to wyglądać dla niego jeszcze gorzej. Także widzimy, że tutaj, no i to jest ten najgorszy moment zwykle, tak? Kiedy już nasz garnizon jest na czerwonym, a cały czas tracimy, to się tak szybko nie uaktualnia, tak? Więc widzicie, muszę klikać kilka razy i teraz widzicie, jak szybko zeszło z 92 do 90 milionów. Teraz jeszcze Swarm do tego. No i właśnie tu jest najważniejszy moment, tak? Że cały czas atakujemy. Tu będzie taki fragment, kiedy właśnie tylko jeden gracz praktycznie swarmuje, ale później, jak zobaczą, że okej, zaczyna trochę schodzić, to reszta też dołączy. I to jest ważny fragment, bo widzimy, że nie zdołał się za pierwszym razem uleczyć. Gdyby się zdołał uleczyć za pierwszym razem, tam nie wiem, z 98 do 95, to pewnie byśmy go zostawili w spokoju. Ale że to mu się nie udało, no to widzicie, że już teraz, jak widzimy, że schodzi tam 88, 85, no to już teraz wszyscy poczuli krew, zobaczyli, że ten Zygiel Yang znowu słabnie. Niektórzy się tu jeszcze, właśnie Remos się dodatkowo teleportuje. No i swarmujemy go dalej i widzimy, że ta moc się zmienia i to jest naprawdę, kiedy ktoś to, wiemy, że ktoś to przeżywa na żywo, bo to było widać, że on jest przy tym mieście, to jest jednak zupełnie inna jakby świadomość tego, co się dzieje. Tutaj nie wiem, czy mu się nie udało wyleczyć czasem, chyba nie, ale zobaczcie, zaczyna panikować i wrzucił Ryszarda jako garnizon. To moim zdaniem było fatalne posunięcie. Ryszard naprawdę szczerze wątpię, że cokolwiek mu tutaj dał lepszego. Wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby już zostawił tego Zygiel Yanga i YSG, że może miałby lepszy efekt. Ryszard to nie jest naprawdę dowódca do obrony u nas w mieście, ale no. Cóż, zrobił to, chociaż wydaje mi się, że właśnie tutaj za niedługo będziemy mieli taki w miarę skok z mocy. Nie wiem, czy on już miał miejsce, a ja nie zauważyłem, że rzeczywiście wyleczył się na chwilę, tak? No i to poniekąd go też uratowało. No i też był gotowy, tak? Czyli wiecie, mógł w pewnym momencie już użyć tej bańki ze względu na to, że no musieliśmy czekać, tak? Aż wypali się ta flaga, później ta pierwsza mobilizacja, więc wiedzieliśmy, że on w pewnym momencie tej bańki użyje, bo on już później nie walczył. Tak? O, teraz 85 milionów, widzicie, że teraz udało mu się wyleczyć. Ja bym strasznie chętnie zobaczył to, co właśnie tutaj Ryszard nawyrabiał. Na pewno te raporty nie były zbyt dobre, ale udało mu się tym Ryszardem wyleczyć, więc trochę tam ten Ryszard, powiedzmy, że mu pomógł, chociaż kwestia po prostu miał szczęście, tak? Z Zygiel Yangiem mógł się wyleczyć dokładnie tak samo. No jak ludzie zobaczyli Ryszarda na garnizonie, to o, drugi raz się wyleczył, widzimy, z 83 tam wszedł na 85, więc tutaj już tak podobnie jak Joe później szedł, tak, że udawało mu się wyleczyć, no i wtedy już to zerowanie tak gładko nie idzie. Tutaj znowu zmienia jakoś na Saladyna, jestem ciekawy, czy tam przeglądał raporty i patrzył, co się dzieje. Tutaj znowu wrócił do tego Zygiel Yanga, więc takie przemienianie w ogóle w trakcie mobilizacji moim zdaniem też nie jest dobre, tak, no bo to wiecie, każdy dowódca, który wchodzi nowy, musi znowu sobie nałapać tego szału, żeby rzucać te aktywne umiejętności, które są tutaj oczywiście bardzo ważne. O, tutaj mu się nie udało wyleczyć, więc może Ryszard jest lepszy, jeśli chcecie się mieć możliwość wyleczenia. Tak tylko żartuję, bo to oczywiście nie ma żadnego tutaj względu, jest to bardziej kwestia szczęścia. No tak czy inaczej widzimy, że znowu tutaj nie wyleczył się, schodzi do 70 paru milionów. Myślę, że gdyby się nie wyleczył te 2 czy 3 razy wcześniej, to w ogóle skończyłoby się to dla niego naprawdę bardzo, bardzo źle. Tak to widzicie, dotrzymał do bańki, no i cóż, udało mu się tą nawałnicę przetrwać, chociaż no przetrwać, stracił 20 milionów siły, tak? Także to nie jest tak, że nic mu się wielkiego nie stało, co zresztą zaraz zobaczycie dokładnie, jak to wygląda po raportach.
No i tutaj widzimy raporty, bo Jim Beam był naprawdę na tyle spoko graczem, że udostępnił mi raporty. Uważam, że to jest w ogóle bardzo fajne, tak? Bo wielu graczy by się obraziło i powiedziało nie, absolutnie nie. A tutaj z nim udało mi się jeszcze trochę pogadać. On się trochę też przyznał, że zawalił całą tą sytuację, że spanikował, że mógł to zdecydowanie rozegrać lepiej, no ale trudno. Tutaj widzimy wynik z tej mobilizacji, jak to wygląda, tak, Talik Pakal. No i tutaj już stracił 324 tysiące, także tutaj już pierwsze, co miał problem. Oczywiście też tutaj jakieś chyba te obszarowe, tak, możliwe, że jak ktoś dołączał do mobilizacji, także tutaj nie wiem, czy w ogóle widać jakiś słon, tutaj jakieś pojedyncze, nie, tutaj widać rzeczywiście, że są jeszcze dane z tego swarmu, także też widzimy, że tutaj już dostaje martwych przy okazji, czyli w pewnym momencie już nie miał szans leczyć swojego szpitala. Drugi raport, który mam, to już taki zupełny swarm i tutaj widzicie, że tu już stracił naprawdę grubo, tak, prawie 800 tysięcy, my też 600 tysięcy, no ale to jest jednak, wydaje mi się, tylko i wyłącznie swarm, tak, także wiadomo, że na początku jeszcze te wymiany ma całkiem niezłe, tak, tutaj w ogóle ktoś używa, zobaczcie, Williama i Jadwigi do tego swarmowania. Dziwaczne to jest połączenie. Myślę, że takie lepsze marsze to osiągały też lepsze rezultaty. Widzimy tutaj na przykład taki sam marsz, jak w garnizonie. Używał tutaj Zygel Yanga i YSG, także też to widać, że nie miał garnizonu porządnego, nie? To też zawsze się jednak odbija w takich sytuacjach. Gdyby miał porządny garnizon, no to tutaj pewnie ta sytuacja wyglądałaby bardziej, lepiej na jego korzyść po prostu, tak? A tak, no tutaj zbierał cięgi, chociaż koniec końców, no muszę powiedzieć, że Zygel Yang i YSG, szczególnie kiedy jesteśmy swarmowani, to nie jest taki zły wybór, tak? No bo oboje mają obrażenia obszarowe i rzeczywiście robią robotę, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie on po prostu spanikował właśnie dlatego, że ta para nie robiła mu jakichś fantastycznych numerów. No i trzeci raport, na pewno to nie był ostatni, podejrzewam, że tych raportów miałby więcej, ale tylko tyle od niego dostałem. Tutaj widać, że częściowo się wyleczył, tak, że tylko 100 tysięcy martwych, tak, no ale myślę, że suma summarum to i tak naprawdę sporo tych jednostek stracił, także tutaj częściowo udało mu się wyleczyć, no ale w większości te raporty i tak wyglądają. No tutaj ktoś dużo stracił, no ale Etelfleda i Honda. To nie jest najlepszy marsz, więc w większości, jeśli ktoś atakował go dosyć dobrym marszem, to osiągał dosyć dobre wyniki. Szkoda mi, że nie ma tego raportu w tym momencie, kiedy sobie zmienił na Ryszarda. To wtedy to mogło naprawdę wyglądać bardzo źle, ale tego raportu mi nie udostępnił. To już chyba dla niego nawet byłaby przesada. I to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.